Pani Danuto, bardzo mi miło, że widzimy się na rąbce Polsatu. Nawet się nie spodziewałem, że się zobaczymy, a jednak nowy serial Sługa Narodu. Byłbym bardzo wdzięczny za przybliżenie widzom. Właściwie czego dotyczy ten projekt i o czym będziemy oglądać tę produkcję? No to jest historia, to jest przełożony Sługa Narodu z ukraińskiej wersji oryginalnej, w której prezydenta zagrał... Dzisiejszy prezydent Ukrainy. Dzisiejszy obecny prezydent Zełenski, tak. I to oczywiście przełożone na nasze polskie warunki, historia. Pani postać, asystentka prezydenta? Jaka to rola, czy to było w ogóle wyzwanie? To jest bardzo drobna, skromna rola. Niemniej, jak zaznaczam, co i róż, bardzo ważna dla wyżej wymienionego, czyli dla prezydenta. Jego prawa ręka i właściwie wydaje mi się, że to ona głównie kręci całym tym... Tą machiną, tak, że ona to trzyma w swoich rękach i to od niej zależy, czy ta machina się nie zatnie. Jak sama powiedziała w którymś odcinku, przeżyła już kilku prezydentów. Czyli prezydenci przychodzą, odchodzą. Ona jest pewną stałą. To jest piękna, ale mała rola, więc pewnie nie wymagała takiej obecności pani ciągłej, wielotygodniowej na planie. Ale jednak są aktorzy, którzy decydują się na to, by brać udział w takich serialach codziennych. Czy pani w miejscu, w którym jest dzisiaj w swojej karierze, w ogóle taką propozycję by rozważała? Czy są pewnego rodzaju aspekty tego rodzaju pracy, które skreślają taki projekt? Myśli pan o takim... Myślę o serialach typu Na Wspólnej, Klan, coś, do czego jesteśmy przywiązani przez długie lata, może czasem zaszufladkowani, może czasem nie mamy czasu na inne rzeczy. Jak jest u pani, gdyby dzisiaj padła taka propozycja? Co pani sądzi o tego rodzaju? Znaczy, wie pan, ja jestem otwarta na każdą pracę. Jeżeli propozycja byłaby ciekawa, to czemu nie? Natomiast jednej rzeczy się obawiam w takiej sytuacji, że scenariusz powstaje na bieżąco. Tak. I że nie jestem w stanie się przygotować, zobaczyć z lotu ptaka mojej roli, zaplanować czegoś, że to właściwie jest... Moimi losami powodują sytuacje zewnętrzne, a nie ja. Barbara Bursztynowicz, twórczyni roli Elżbiety w Klanie, mówiła ostatnio w rozmowie dla Vivi.pl, że właśnie nie do końca podobały się jej pewnego rodzaju sytuacje, które scenarzyści zaplanowali dla jej postaci. Później, z kolei niedawno, mówiła o tym, że nie podobało się jej to, że meteoryt chyba, jeżeli dobrze pamiętam, strzelił w dom rodziny Lubiczów. Rozumiem, że to jest coś, na co jeżeli już się zgadzamy, to potem nie mamy już jakby prawa głosu i trzeba to po prostu zagrać. No właśnie to jest tak, przyjmując rolę, czy to w filmie, czy w serialu, kilkunastoodcinkowym, przyjmuje się pewną całość i właściwie człowiek wie, na co się decyduje. Natomiast tutaj jest jedna wielka niewiadoma. Ma się jakiś początek, start roli, a potem nie wiadomo, co cię czeka. Czy godzisz się na to, na taką postać, czy przyjąłbyś taką postać jako aktor, gdybyś wiedział wcześniej.